Słuchając wystąpienia pana dyrektora, myślałam o tym, że właśnie o takim modelu szkoły mówimy od wielu lat w Polsce i właśnie taki model szkoły wprowadzamy. Wiemy, że dziecko rodzi się z taką naturalną ciekawością i codziennie tą naturalną ciekawość próbuje zaspokoić. Otwiera wszystkie szuflady, rozkręca zabawki, bo nie wystarczy mu to, że rodzice czy wokół ludzie mówią mu, co tam w środku jest. Ono chce samo to zobaczyć. Ale też na polskiej szkole i na szkole w ogóle ciąży taki tradycyjny sposób uczenia, kiedy dzieci miały siedzieć równo w ławkach i powtarzać to, co mówił nauczyciel. I to zmieniamy od wielu, wielu lat. W jaki sposób? Otóż po pierwsze, dając bardzo dużą autonomię nauczycielom i dając dużą autonomię szkole. Odeszliśmy od jednakowych programów dla wszystkich placówek oświatowych, dlatego właśnie, żeby była elastyczna podstawa programowa, która mówi, co na każdym etapie kształcenia, czego na każdym etapie kształcenia ma się nauczyć uczeń, czego ma nauczyć nauczyciel. Ale kiedy patrzymy na podstawę programową dzisiaj, to ta podstawa programowa mówi o tym, że nie mają to być wykłady, nie mają to być tradycyjne lekcje, ale nauczyciel w swojej pracy ma wykorzystywać właśnie chęć dziecka do poznawania świata w taki specyficzny dla dziecka sposób. Przecież wiemy jako nauczyciele, że to, co dziecko usłyszy, oczywiście może się tego nauczyć i może z tym zdać egzamin, ale tydzień po egzaminie po prostu to zapomina. A jeżeli dziecko, uczeń przeżyje doświadczenie, jeżeli dziecko, uczeń zrobi samo to doświadczenie, jeżeli będziemy pobudzać ucznia do zadawania pytań i pozwolimy mu samodzielnie znajdować odpowiedzi na te pytania, podsuwając mu sposób, w jaki na te pytania powinien czy może odpowiedzieć, nie tyle odpowiedzieć, ile znaleźć sposób na znalezienie odpowiedzi na te pytania, to ono, to dziecko, ten uczeń na pewno nie zapomni tego doświadczenia po tygodniu. Na pewno będzie to dla niego doświadczenie, które pomoże mu zrozumieć rzeczywistość i zapamiętać zależności, zapamiętać to, czego się uczył, nie tylko do najbliższego egzaminu, ale będzie to też podstawą do tego, żeby budować wiedzę dalej, żeby w dalszym ciągu zadawać sobie pytania, żeby pobudzać w sobie tą ciekawość, która jest naturalną ciekawością człowieka, jest naturalną cechą człowieka i nie chcemy, żeby szkoła była tą instytucją, która ogranicza tą naturalną cechę człowieka. Ja Państwu przeczytam fragment podstawy programowej, komentarza do podstawy programowej przedmiotu Przyroda w szkole, która wprowadza nową podstawę programową. Myślę, że to też jest dobre motto dla tej konferencji i dla refleksji, które tutaj będziecie, i dla refleksji, które po tej konferencji Państwo będziecie snuć, dla refleksji, które będziecie po tej konferencji mieć. Każda lekcja przyrody powinna być trochę przedstawieniem, w której uczniowie czują się najważniejszymi aktorami. To poczucie ważności mobilizuje ich do pracy i daje niezwykłe efekty w postaci ogromnego zainteresowania otaczającym światem i zachodzącymi w nim zjawiskami. Nauczyciele przyrody powinni pamiętać, że nie wolno im tłumić naturalnych odruchów dzieci, stosując stare, utarte metody, z którymi są zżyci. Należy stosować na lekcjach przyrody metody, które rozbudzają w uczniach zaciekawienie otaczającym światem, ukształtują u uczniów postawę badawczą dążącą do poznania prawidłowości świata przyrody,
zachęcą uczniów do stawiania hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i do ich weryfikacji. Pewnie Państwo znacie ten komentarz do podstawy programowej. On opisuje to, w jaki sposób to, co zawarte jest w podstawie programowej, powinno być w szkole prowadzone. Podstawa programowa też mówi o tym, wprowadza obowiązek przeprowadzania doświadczeń. Ja myślę, że warto sobie zadawać pytanie, dlaczego to, co opisane jest w przepisach prawa, nie zawsze jest stosowane. Co nam przeszkadza w tym, aby na każdej lekcji przyrody, matematyki, biologii, fizyki i chemii, ale również wychowania fizycznego i każdej innej lekcji, stosować te atrakcyjne, aktywne metody kształcenia. Jak te przepisy prawne, które już dzisiaj są, wprowadzać w życie. I ja myślę, że potrzebne są do tego trzy rzeczy, takie najważniejsze, oprócz drobnych tysięcy różnych momentów, które składają się na przygotowanie i przeprowadzenie ciekawej lekcji. Otóż pierwsza rzecz to wyposażenie w szkół w, już nie mówię, takie pomoce, jakie są tutaj w Centrum Nauki Kopernik, ale przecież potrzebujemy w szkołach laboratoriów, gabinetów, pracowni przyrodniczych wyposażonych w sprzęt, który pozwoli prowadzić właśnie zajęcia w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzanie doświadczeń. Dlatego pomyśleliśmy o tym, że warto oprócz myślenia o cyfryzacji i komputeryzacji polskich szkół pomyśleć właśnie o tym obszarze i w następnej perspektywie unijnej zaproponowaliśmy wprowadzenie komponentu, który właśnie będzie polegał na tym, aby doposażyć szkoły w pomoce i w pracownie przyrodnicze. Pracownie, które będą takimi małymi centrami doświadczeń, w których Państwo będziecie mogli to, czego tutaj doświadczacie, wprowadzać w życie. Planujemy przeznaczenie około 1,5 miliarda złotych na poziomie regionów właśnie na taki program. Ale myślę też, że sam sprzęt, owszem, jest inspirujący, potrzebny, niezbędny do prowadzenia tego typu zajęć, ale też warto wspólnie się zastanawiać, jak go efektywnie wykorzystać, w jaki sposób odejść od tego tradycyjnego modelu lekcji, gdzie nauczyciel jest wykładowcą, a uczeń studentem, słuchaczem, na rzecz właśnie takiego modelu lekcji, w którym to uczeń będzie tym aktywnym uczestnikiem, w którym to uczeń będzie zadawał pytania i zaspokajał swoją ciekawość. I dlatego potrzebny jest w tym programie komponent, który jest przeznaczony dla nauczycieli, abyśmy wspólnie, wymieniając między sobą doświadczenia, uczyli się, doskonalili nas proces nauczania. Dlatego w ramach tego programu również przewidzieliśmy środki na doskonalenie, na szkolenie nauczycieli, na takie konferencje między innymi, na których Państwo dowiadujecie się nowych rzeczy, ale również macie okazję do tego, żeby pokazać to, co już w Waszych szkołach się dzieje. Bo przecież wielu polskich nauczycieli na lekcjach przyrody, chemii, fizyki, matematyki właśnie w taki aktywny sposób uczy. I trzecia rzecz, która jest, myślę, potrzebna i która może doprowadzić do zmiany, udoskonalić ten proces kształcenia tak, aby to, co zapisane jest w prawie, stało się taką twardą, codzienną rzeczywistością polskiej szkoły, to współpraca szkoły, współpraca ministra z tymi, którzy
potrafią robić te rzeczy w sposób interesujący, nie będąc elementem systemu edukacji. Współpracy chociażby z takimi instytucjami jak Centrum Nauki Kopernik i z tysiącami innych instytucji rozsianych po całym kraju, organizacji, stowarzyszeń, które działają na rzecz kreatywnego myślenia, rozwoju, które kształcą dorosłych, kształcą dzieci poza systemem edukacji i mają w tym zakresie doświadczenia. Bo to, co też jest taką charakterystyczną cechą procesu kształcenia, to to, że uczymy się wzajemnie od siebie, że jest taki efekt synergii, który pozwala nam połączyć nasze doświadczenia z różnych miejsc krajów, z różnych instytucji, z różnych obszarów i stworzyć z tego taki sposób, który będzie dla naszych uczniów efektywny, który spowoduje, że to, o czym marzymy w polskiej szkole, to, o czym, do czego dążymy, czyli ta aktywność, rozwój kreatywności uczniów, uczenie ich tego, w jaki sposób badać dane zjawisko albo prowadzenie ich właśnie przez ten świat wiedzy w taki sposób, żeby oni potrafili zadawać pytania, szukać odpowiedzi na te pytania, aby rozbudzać w nich ciekawość. Ten efekt synergii może nam w tym pomóc. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej i ja osobiście zdecydowaliśmy się, że zanim pokażemy i pokażemy, w jaki sposób chcemy realizować projekt wyposażenia pracowni przyrodniczych, zapytamy o to osób, zapytamy o to instytucje, które mają te doświadczenia i które wiedzą, jak najefektywniej to robić. I stąd też współpraca z Centrum Nauki Kopernik i prośba do tej instytucji, aby przygotowała pomysły na to, w jaki sposób program związany z doposażeniem pracowni przyrodniczych wprowadzać w życie. Pamiętamy przecież wszyscy jako nauczyciele, że doświadczenie zdecydowanie ogranicza brak zrozumienia, że jeżeli można coś dotknąć, zrobić samemu, to to pozostaje w pamięci ucznia i przecież chcemy takie metody kształcenia w szkole prowadzić. Ja też wierzę, że wielu nauczycieli już dzisiaj w Polsce, realizując nową podstawę programową, w ten sposób uczy. Tym bardziej, że zmieniają się zadania egzaminacyjne. Już na egzaminach z matematyki pojawiają się zadania typu udowodnij. Na egzaminach z przyrody czy biologii, chemii pojawiają się zadania oparte na doświadczeniach. Zadania, które będą dla ucznia trudne, jeżeli danego doświadczenia nie zrobił. Ale tak myślę, że tak jak rodzimy się z taką naturalną potrzebą ciekawości, tak również rodzimy się z potrzebą tego, żeby to, co robimy, robić w sposób interesujący, w sposób, który daje dobre efekty. I widząc tutaj na sali tak bardzo, taką dużą grupę nauczycieli, wierzę w to, że to, co jest zapisane w prawie i to, co jest w naszych marzeniach, stanie się rzeczywistością polskiej szkoły, a państwo i instytucje zewnętrzne, takie jak Centrum Nauki Kopernik, pomogą nam we wprowadzeniu właśnie takich zmian. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą konferencję i życzę Państwu wspaniałego czasu, i też proszę o to, abyście do swoich szkół, nauczycieli, do swoich środowisk zanieśli te życzenia ciekawego, atrakcyjnego, pełnego ciekawości nowego roku
szkolnego, rozwiązujcie z uczniami problemy, uczcie ich rozwiązywania problemów, zadawania pytań, rozbudzajcie w nich ciekawość i myślę, że jak za rok się spotkamy, to z tego nowego roku szkolnego, właśnie z tego powodu będziecie Państwo zadowoleni. Dziękuję.